Bardzo dobrze, że była transformacja. Żyjemy szybko, dynamicznie i intensywnie. Nie jesteśmy ograniczeni jak w PRL-u. Mamy wolność słowa, więc choć nie znam się, to się wypowiem. Moja matka nie miała swojego pokoju, a ja nie mam wyrzutów sumienia, że mam. Mój ojciec miał jedną parę butów, smuteczek. Kupię mu 10. Jak nie ma punktów odniesienia, to nawet nie wiesz, czy idziesz dobrą drogą. A jak nie ma innych ludzi, to kurdupel jest wysoki i każdy jest bogaty. Mój ojciec musiał nauczyć się chwytów na gitarę, żeby poderwać pannę. Teraz wystarczy, jak laskę odpowiednio chwycę. Albo wysiedź za czepkę. Wielka mi impreza. Mrożenie tyłka na betonie w akademiku. Dziś spontan, to jak 10 osób się zaloguje. Zrobię wydarzenie na fejsie. Nie marnuję kasy i czasu na gadanie. Załatwiam wszystkich jednym kliknięciem i spokojnie oglądam seriale. Jak patrzę w ekran, to nie muszę silić się na uśmiech. Po co mówić prawdę, skoro mogę udawać? Nieraz tak się na kogoś wkurzę, że aż się wyloguję. Dziś wszyscy jesteśmy równi. I to bardzo ułatwia. W tramwaju nie muszę ustępować miejsca starym ludziom. Absolutnie nie wiem, dlaczego tak narzekają. Wreszcie mają wolność, o którą walczyli. Mają wolność wyboru. Mogą iść na piechotę. Moja babcia jest taka biedna. Całe życie kopała ziemniaki, a dalej nie ma zasięgu. To jest barbarzyństwo. Takie sytuacje wykluczają nas z życia. Jak ostatnio offline'owo siedziałam z ciotką na herbacie z cytryną, to ominęły mnie 3 melanże. Wody na herbatę nie zagotujesz jak jajka. Albo na twardo, albo na miękko. 100 stopni to 100 i więcej nie trzeba. Co to znaczy żyć pełną gębą, tylko kupować i gromadzić? A co, jeśli można inaczej i my tego nie wiemy? Moja znajoma z korpo co rok zmienia laptopa, co pół telefon. A moja w celach relaksacyjnych przywiozła faceta z Tunezji. Ale curwa wypas. Nie trzeba się teraz przywiązywać do niczego na całe życie. Jak nie ten, to następny. Jeden krótki SMS, a nie czekanie miesiąc na list w butelce. Nie rozumiem. Jak kiedyś ludzie mogli żyć razem przez 50 lat? Nie opłaca się nikogo naprawiać. Jak ktoś jest niekompatybilny, to zmieniam na lepszy model. Po co czekać do ślubu? Można od razu sprawdzić wszystkie funkcje. Każdy ekonomista wie, że z czasem spada krańcowa użyteczność. W szukaniu prawdy o świecie Adam Smith kierował się przedziwną zasadą. Nigdy nie sprawdzał prawdziwości odkryć naukowych, lecz badał uczucia, które do nich doprowadziły. Odkrył, że te uczucia to zdziwienie i podziw. Ogrom możliwości stymuluje. Dziś błędna decyzja niczego nie przekreśla. Można przez nie uwagę założyć rodzinę i dalej się rozwijać. Po co grzebać w pieluchach, jak można wyjechać i zarabiać w euro? Big Ben, Big Szmal i to bez kwalifikacji. Im więcej mam, tym bardziej jestem. Zawsze jestem taką, jaką mnie potrzebujesz. Jeśli przyjąć, że wolny rynek Smitha to taki stadion, na którym każdy może grać o swoje bogactwo, to Balcerowicz na razie nam go zbudował. Z tym, że nie znamy jeszcze zasad gry.